Cześć, witajcie u mnie na kanale w nowym filmiku. Dzisiaj przychodzę do Was z dękiem kosmetycznym. Chętnie Wam pokażę, co ostatnio używałam, co o danych rzeczach właśnie myślę, czy Wam polecam, czy nie. To może od razu przejdziemy do produktów. I może tak, tutaj chwyciłam peeling, nawet jest w pudełeczku, z Kiss Sulker. O, tak to wygląda. To jest w takiej fioletowej buteleczce. Wydaje się mała, ale jest to peeling w formie proszku i wystarczy go niewielka ilość plus odrobinka wody, żeby umyć sobie całą buzię. Ten peeling właśnie po kontakcie z wodą przekształca się w taką piankę z mikrogranulkami i to świetnie buzię właśnie oczyszcza, odświeża, zmiękczona jest nawet skóra twarzy po tym peelingu. Także ja wam polecam ten produkt. Jest niesamowicie wydajny, starcza na nie wiem ile. Ja używałam kilka miesięcy, no kilkanaście nie, ale kilka na pewno i się sama dziwiłam, że to jest tak wydajne. Chyba kosztuje coś około 90 zł. No ja myślę, że można sobie zakupić. Następną rzeczą właśnie, jaką tutaj trzymam, to są płatki pod oczy. One są świetne. Ja już o nich mówiłam kilka razy. Miałam już zielone, teraz mam czarne. Właściwie to miałam, bo zużyłam. Co w nich jest fajnego? Są cieniutkie, są świetnie nasączone, ale jest to tak zrobione, że jak po nałożeniu pod okolice oka tych płatków płyn nam nie spływa po policzku, po całej twarzy, tylko siedzi tam, gdzie ma siedzieć. Świetnie nawilżają okolice oka. Po ściągnięciu tych płatków skóra jest taka mięciutka, odżywiona, wypielęgnowana. Absolutnie nie trzeba używać kremu pod oczy. Ja Wam je polecam, jeżeli tylko nie szkoda Wam pieniędzy, to polecam, żeby zakupić. Ja obecnie używam teraz płatki z firmy Sunefmed. To takie w złotym opakowaniu. Też są fajne. Natomiast na pewno mniej nawilżają tą okolicę oka. Używam kremu. Dodatkowo jeszcze. Nie wiem, może jeszcze kiedyś zakupię, tylko ta cena mnie jakby powstrzymuje. Albo będę szukała jeszcze innych zamienników, tańszych płatków pod oczy. Następną rzeczą, też o której mówiłam już kilka razy u siebie na kanale, to jest mydełko. Moim zdaniem to nie jest takie zwykłe mydełko. Tutaj akurat mam zapach korzennej coli. Przepiękny zapach. Jest to duża butelka. 500 ml. Pięknie wygląda postawiona w łazience, na szafce. Dłonie po umyciu tym mydłem są mięciutkie, nawilżone. Absolutnie to mydło nie wysusza. Fajna cena. Mydło jest wydajne. Ja bym się nie zastanawiała, tylko bym kupowała, bo myślę, że każdy, kto zakupi to mydło, będzie zadowolony. W szklanej butelce, no spójrzcie, jak to wygląda. Także ja polecam. Dobrze. No i tutaj jest rozczarowanie. Mam tutaj zestaw z Olaplexu. Jest to zestaw przyzwoity. Najbardziej zawiodłam się na szamponie, ponieważ na odżywce właściwie też nie widziałam różnicy. To znaczy tak, no głowa była umyta, końcówki odżywione, ale ja to mam też po szamponie. Dokładnie ten sam efekt uzyskałam po takim szamponie Nivea. Cena 20 zł. No i tutaj byłam zadowolona. No ale jak się wydaje, powyżej 100, to się oczekuje czegoś więcej. Ja tego nie otrzymałam. Pieniądze straciłam. Ja bym porównała szampon i odżywkę, w ogóle cały ten zestaw, w moim przypadku Olaplexu, do suplementów. Czyli biorę, a efektów nie widać. I o ile w suplementach to faktycznie może za krótko biorę, tak przy szamponie z Olaplexu nie polecę po kolejną butelkę, żeby w końcu zobaczyć ten efekt.
Nie, ja chciałam już widzieć różnicę po pierwszym użyciu szamponu, po drugim, trzecim, ale nie widziałam. Na pewno nie kupię. No nie jest to jakiś tragiczny szampon, nie, ale jest przyzwoity. Za tą cenę oczekiwałam czegoś na pewno lepszego. I jeżeli mowa o czymś lepszym do włosów, no to tutaj mam też zużytą taką małą odżywkę z Wellness. Obecnie też zakupiłam sobie szampon z odżywką, tylko teraz w wersji zielonej. Używam często. Często używam z tej firmy szamponów, odżywek, masek. One kosztują podobnie jak Olaplex, a moim zdaniem, znaczy na moich włosach, no lepiej się to sprawdza. I co o tym mogę powiedzieć? No fajne. Fajne, ale nie zużyłam do końca. Są mega wydajne. To leżało u mnie na półce, no ale do następnego lata to na pewno nie wytrzyma, ponieważ jedno ma 9 miesięcy od otwarcia, no to minie już ten termin, a drugie ma 6 miesięcy od otwarcia. Natomiast to jest taki balsam, fajnie sobie posmarować skórę właśnie dłoni, nóg, pięknie wygląda, pięknie pachnie, delikatny, kwiatowy zapach, nieduszący, także mi się to podobało. No i tutaj taki olejek do opalania z SPF 50, też fajny. To tak się miesza i właśnie wtedy jest w takim jednym kolorze właśnie taki olejek. No nie wiem, czy zakupię sobie kolejny raz to samo, czy może coś innego, bo przecież tyle jest fajnych rzeczy, tak można wybierać i wybierać, przebierać. Ale fajne, ja Wam je polecam. Mam jeszcze dwa produkty do opalania. Też znalazłam, no w grudniu mówić o rzeczach do opalania to może mało interesować, ale nie mam tego dużo, bo już tylko jeszcze dwa. Linea, tu jest balsamik i SPF 50, bez SLS-ów, bez sztucznych barwników. To jest dla dziecka, ale i dla dorosłego. Fajny ten z SPF 50, bo się wchłania, nie klei, nie lepi. No moja Oliwka to lubiła. No i balsam też na jakieś takie zaczerwienienia po opalaniu, oparzenia, fajnie chłodzi, odżywia, nawilża. Godne polecenia te dwa są produkty. Później mam jeszcze płyny do płukania jamy ustnej. No i tutaj fajne są, ale kto co lubi. Ja na pewno wolę łagodny, ponieważ jak używałam ten Call Mint z Listerina, no to łzy po policzkach mi leciały. Jest tak mocny, mocno odświeżający, także dla mnie na pewno odpada. Natomiast ten łagodny, przyjemny, fajny. Następną rzeczą to będzie płyn. Płyn do płukania, żel do higieny intymnej z Yoop. Ale tu jeszcze widzę jeden, to żeby nie przeciągać, pokażę Wam Soraya i Yoop. Oba fajne, przyzwoite, nic się po ich używaniu nie dzieje, nie podrażniają. Infekcji też się nie ma, także można sobie kupować. Pianka do mycia. Ja jestem przyzwyczajona, że pianki do mycia są niewydajne, natomiast nie ta. Ta jest mega wydajna, wyjątkowo z Bambino. Przypasował mi ta pianka i mojemu dziecku też świetna. Piękny, łagodny zapach. Taka pianka mięciutka, delikatna, no właśnie, mega wydajna, natomiast na włosy jej nie używałam, nie polecam. Ja jestem przyzwyczajona, że włosy myjemy szamponem, a nie piankami, dlatego do włosów nie, ale na pewno sobie kupię ponownie, ponieważ no ja jestem zachwycona tą pianką.
Dobrze, i teraz tak. Tutaj mam piankę, też piankę z Nivea do mycia twarzy. Fajna, ja używam zawsze po przebudzeniu. Fajny ma zapach. Taki rzeźki, orzeźwiający, zielona herbata. Ona jest gęsta, czyli jak się da na dłoń, to ona nie jest rzadka, między palcami nie będzie ściekała, tylko spokojnie można sobie wtedy umyć całą buzię. Też niewiele jej trzeba. Wydajna, fajna. Fajna pianeczka. Tutaj mam... O, i coś poleciało. Tutaj mam z Organika, to jest nektar do kąpieli. Ja już go zużyłam. Piękny zapach. Tutaj ma składniki aktywne. To jest do skóry dojrzałej, suchej i wrażliwej. On jest taki złoty. Tutaj jeszcze jest końcóweczka. Fajny. Fajny taki płyn do kąpieli, zmiękczający, odżywiający. Także można kupować w ciemno. Będziecie, myślę, że będziecie zadowoleni. Już kilka już ostatnich produktów mi zostało. Tutaj mam szampon. Ja go nie używałam, ale używał go mój mąż. Po COVID-zie zaczęły mu włosy wypadać. No i z polecenia tam kogoś właśnie zakupił ten szampon i mówił, że działa. Że jest zadowolony z efektu, także no nie wiem, Medavita na wypadające włosy. Taki. Tutaj Cleanse of Oil z Maka. Olejek do demakijażu. Fajny, fajnie doczyszczał skórę po całym dniu. Także tutaj ma pompeczkę, przyjemny zapach. Ja Wam polecam go. Pianka do mycia twarzy z Babory. O, tak wygląda. Mega wydajna, piękny, delikatny zapach. Fajnie myła twarz. Ja byłam zadowolona z używania tej pianki. Trzymam ostatnie produkty, jakie Wam chcę pokazać w dzisiejszym filmiku. Tu jest pianka do golenia. Na długo starczyła. Robiła to, co ma robić, także można kupować. Kojący żel 2 w 1 do mycia ciała i włosów. No i tutaj Bambino. No i tutaj już nie byłam zadowolona z tego produktu. Używałam go głównie, nie ja, tylko moje dziecko, do mycia ciała. No tutaj, jeśli chodzi o włosy, no to troszkę tam były podrażnienia, zaczerwienienia, także nie wiem. Ja ponownie go nie kupię, natomiast tą piankę do mycia ciała i włosów, no do ciała się sprawdziła, to na pewno, bo jest piękny zapach, natomiast tego nie. I ostatnie już rzeczy, tutaj jest pasta Lakalut. My najczęściej właśnie takie używamy i jest fajna. No i tutaj mam jeszcze kremik do rąk z L'Occitane. Fajny zapach, konsystencja gęsta. Dłonie potem po wysmarowaniu się tym kremem długo pachną. W ogóle L'Occitane to jest taka, moim zdaniem, jedna z fajniejszych właśnie firm z kosmetykami. Kolejna rzecz mi poleciała. Ja mam jeszcze kilka tam produktów do Denka, ale już nie chciałam więcej pokazywać, Was zanudzać, bo też jak jest czegoś za dużo, to też niedobrze. Z użytej mam też kolorówki z Maka, z Affectu i chętnie opowiem Wam może w następnym filmiku właśnie o tych rzeczach, bo może się akurat zastanawiacie nad zakupem, to będziecie wiedzieli. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał, a my widzimy się w kolejnym. Cześć!